Tak dużo dzisiaj mówimy o Bogu jako o Ojcu. Biblia w bardzo prostych słowach naucza nas, że wszelkie ojcostwo, można to równie dobrze przetłumaczyć, wszelkie rodzicielstwo na niebie i na ziemi od Boga bierze swoje imię. Czyli inaczej mówiąc, wszelkie rodzicielstwo na niebie i na ziemi od Boga bierze swoje źródło, swoją treść, swoją istotę, po to, aby człowiek Boży, rozumiejąc Boga jako Ojca i rozumiejąc Jego spojrzenie na człowieka jako na Jego dziecko, mógł osiągnąć ten potencjał, który Bóg chce, byśmy osiągnęli, będąc w Jego rękach. Te krótkie słowa są wstępem do mini nowej serii nauczania składającego się z dwóch odcinków, a który zatytułowałem Dajcie nam głos. Tytuł zaczerpnąłem z tworzonego tutaj, na tej scenie programu. Programu, na który składają się wywiady z dziećmi prowadzone przez panią Kasię Stoparczyk. Ale zanim będę dalej mówił, posłuchajcie pierwszego takiego wywiadu. Czy głos dziecka jest ważny? Tak, bardzo. Dlaczego? No bo moim zdaniem dlatego, że gdybyśmy się nie odzywali, to nie byłoby nas tutaj i nie powiedzielibyśmy tego rodzicom, na przykład tak jak apelowałyśmy do wszystkich rodziców, że nas, ich kłótnie też to bolą. I oni by tego nie wiedzieli, gdybyśmy my nie mieli głosu. No to by było niemożliwe. Bóg poważnie traktuje dzieci. Dlatego sama Biblia nas zachęca do tego, żebyśmy dali możliwość dzieciom wypowiadania swoich myśli, swoich pragnień, swoich tęsknot, by w końcu przeciwstawić się temu nieprawdziwemu polskiemu czy zagranicznemu powiedzeniu, że ryby i dzieci głosu nie mają. A to dlatego, że jest to myśl absolutnie niepłynąca z Bożego Słowa. Jak już mówiłem, rozpoczynamy dzisiaj dwuczęściową serię nauczania pod tytułem Dajcie nam głos. W zasadzie chcę mówić o Bogu i o Jego sercu w stosunku do dzieci, o dzieciach i ich doświadczeniach i o tym, w jaki sposób my dorośli, wiedząc, jakie jest serce Boga i patrząc na dzieci, wyciągali te lekcje, które Bóg chce, byśmy wyciągnęli. A w dzisiejszym przesłaniu, które zatytułowałem Dzieci oczami Boga Ojca. Dzieci oczami Boga Ojca. Chciałbym zadać jedno pytanie. Chciałbym zacząć od jednego pytania, które brzmi bardzo prosto. Jak Bóg patrzy na dzieci? Bo jeśli znamy odpowiedź na to pytanie, to wiemy również, jak my powinniśmy patrzeć na dzieci. Czy są błogosławieństwem, czy ciężarem? Radością czy smutkiem? Wiecie, sposób, w jaki traktujemy dzieci, może wiele powiedzieć o społeczeństwie, o rodzinie, o kościele i państwie. Na przykład w czasach Starego Testamentu, gdy poganie składali ofiary ze swoich małych dzieci bóstwom, to w tym samym czasie lud Boży, Izraelici, nauczali swoje dzieci następujących słów. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego swego serca, z całej duszy swojej i ze wszystkich swych sił. A czynili oni tak dlatego, ponieważ traktowali poważnie Boga Ojca, który kazał tę prawdę wpajać dzieciom do ich serc, mówiąc, niech te słowa, które ja Tobie dzisiaj przykazuję, będą w Twoim sercu. Wpajaj je swoim dzieciom,
Mów o nich, gdy jesteś w domu, gdy odbywasz podróż, przed snem i kiedy wstajesz. Przywiąż je sobie jako znak do ręki i niech ci one będą przepaską na czole. Wypisz je też na odrzwiach swego domu i na swoich bramach. Jezus jeszcze bardziej wzmocnił pozycję dzieci, oświadczając, że kto jedno takie dziecko przyjmie w moje imię, mnie samego przyjmuje. A następnie udzielił bardzo mocnego ostrzeżenia. A kto się przyczyni do upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej by mu było, aby u jego szyi zawiesić kamień młyński i utopić go w głębi morza. To mocne słowa, ale Jezus je wypowiada, ponieważ kocha dzieci, a ci, którzy je krzywdzą, kiedyś przed Nim odpowiedzą. I po tym wstępie chciałbym, żebyśmy przeszli do dwóch krótkich psalmów. Psalmu 127 i psalmu 128, by z ich treści wyciągnąć cztery proste, oczywiste lekcje, które pokażą nam, co Bóg myśli o dzieciach i jak mogą one być błogosławieństwem, a nie ciężarem. I gdy czytamy psalm 127, po pierwsze odkrywamy, że dzieci są darem od Boga. Oto dzieci są dziedzictwem Pana, podarunkiem jest owoc łona. A inny przekład mówi właśnie, oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Tu w tym psalmie dowiadujemy się, że dzieci pochodzą bezpośrednio z ręki Boga. Są darem łaski nieba zesłanym na ziemię. A ja myślę sobie, że świadomość tego, że każde dziecko jest darem Boga, a jak już dzisiaj słyszeliśmy, Bóg daje dobre dary, może być pomocne w wielu kwestiach, w wielu naszych dylematach, z którymi współcześnie przychodzi nam się zmagać. Biblia także mówi, że Bóg bierze osobistą odpowiedzialność za stworzenie życia w łonie mamy. Świadczą chociażby takie wypowiedzi, jak ta zapisana w Księdze Rodzaju: Bóg wysłuchał Lei i zaszła w ciążę. Albo wypowiedź patriarchy Jakuba: dzieci, które Bóg łaskawie dał Twojemu słudze. Lub jeszcze inny patriarcha Józef powiedział: synowie, których dał mi Bóg. A te wypowiedzi i wiele jeszcze innych w Piśmie Świętym prowadzą mnie do osobistego przekonania. I posłuchajcie tego przekonania bardzo uważnie. Mogą być wprawdzie przypadkowe stosunki seksualne. Mogą być stosunki seksualne, które są wynikiem okrutnego przestępstwa, którym jest chociażby gwałt, ale nie ma przypadkowych poczęć. Nie ma przypadkowych poczęć. Księga Powtórzonego Prawa mówi, że Bóg będzie błogosławił owoc łona. Dzieci są dziedzictwem od Boga, a będąc dziedzictwem, są także sposobem na zachowanie ciągłości rodziny do następnych pokoleń. Każdy z nas chce być zapamiętany. Każdy z nas chce, by o nas pamiętano, gdy odejdziemy. Jeśli jesteś rodzicem, to dzieci, które pozostawisz, będą o tobie pamiętać. To jest to dziedzictwo, które pozostanie na długo po tym, jak twoje osobiste osiągnięcia zostaną już zapomniane. Ale czasami bywa tak, że jakaś para małżeńska nie może mieć dzieci z różnych powodów. Tekst przeze mnie czytany nie mówi o tym, że brak dzieci jest znakiem sądu Bożego. To nie jest nauczanie Biblii. Biblia po prostu stwierdza, że dzieci są błogosławieństwem od Pana. A my musimy tę prawdę podtrzymywać i mamy mówić to, co mówi Biblia i nie wykraczać poza jej treść. A co z parami, które desperacko pragną mieć dzieci? Wiecie, na przykładzie wielu rodzin w naszym kościele i w innych kościołach i poza kościołami zauważyłem, że takie pary często zostają rodzicami dzieci na całym świecie.
to oni służą osieroconym, odrzuconym, często adoptują dzieci lub zostają rodzicami zastępczymi, pracują w ośrodkach dla kobiet w ciąży kryzysowej lub z samotnymi matkami, udzielają korepetycji, angażują się w kościele dziecięcym, dołączają do grup dzieci, które są w grupach ryzyka, bo tak wiele dzieci dzisiaj nie ma nikogo, kto by się nimi zaopiekował. Dlatego my modlimy się, żeby Bóg błogosławił tym dorosłym, którzy okazują miłość Jezusa dzieciom na całym świecie. A ja, gdy myślę o swoim własnym życiu, to myślę sobie tak, że przeogromną życiową przyjemnością jest obserwowanie własnych dorastających dzieci. To niesamowita przyjemność. Tak bardzo podobny do ciebie, stworzony na twój obraz, taka twoja miniatura, a jednak inny. Wiecie, zawsze lubiłem obserwować mojego syna, jak schodził przede mną po schodach ze skrzywioną głową, bo ja tak schodzę. Taka twoja miniatura, a jednak inny. Chodzą jak my, mówią jak my, często śmieją się jak my, a mimo to zdecydowanie mają własne zdanie. I na pewno nie można powiedzieć, że żył na próżno ten, kto pozostawił dzieci, które kochają Jezusa, podążają Jego śladami i wpływają na życie tego świata. Apostoł Jan w liście swoim powiedział: nie mam większej radości niż wiadomość, że moje dzieci chodzą w prawdzie. I choć to odnosi się do dzieci duchowych, równie dobrze można je odnieść do naszych własnych dzieci. To, co przynoszą nam dzieci, to przynoszą nam miłość Boga Ojca. Bo kiedy spojrzysz w twarz swojego dziecka, to będziesz wiedział, że tylko Bóg mógł tego dokonać. Twoje wątpliwości znikną jak mgła w lecie. W sercu dziecka spotyka się czas i wieczność, bo każde dziecko przychodzi z odciskiem palca Boga. Pan Jezus kochał małe dzieci i my także powinniśmy je kochać. Po pierwsze więc, dzieci są darem od Boga. I zanim dojdę do drugiego punktu, poproszę o następny film. Kim ty jesteś? Jestem prezydentem polskim. Kim ty jesteś? Prezydentem Polski. Tak naprawdę to jestem Slowakiem. A dlaczego mówisz, że jesteś prezydentem Polski? No bo ja umiem walczyć i wszystko robić. Okej. Jesteś ważną osobą? Tak. A skąd wiesz, że jesteś ważną osobą? No bo wszystko zdaje się na mnie, że ja jestem bardzo, bardzo, bardzo prezydentem Polski. Mhm. A co to znaczy być prezydentem? Jestem pierwszym prezydentem Polski. A wytłumacz? Rodzi się drugi prezydent Polski, taki jak ja. A skąd wiesz, że ty jesteś prezydentem Polski? No bo ja umiem wszystko robić. Mhm. Jesteś wyjątkowy. I myślę, że ten film będzie dobrym wstępem do punktu drugiego, płynącego z psalmu 27 i 28. Dzieci są jak strzały, które należy naostrzyć i wycelować. Bo dzieci, oprócz tego, że są darem, są przywilejem i odpowiedzialnością powierzoną w nasze ręce. Czym strzały w ręku wojownika, tym właśnie dzieci zrodzone w młodości. Wiecie, strzała jest mała, ale jest potężna. Pomyślcie, co mogą zrobić nasze dzieci. To one w przyszłości będą prezydentami. Strzała musi być dobrze naostrzona. Musimy więc w odpowiedni sposób kształtować nasze dzieci. Przygotowując się do tego, przeczytałem trochę na temat tego, w jaki sposób łucznicy w dawnych czasach, a nawet teraz i współczesnych, produkują swoje strzały. Wiecie, gdy zostanie im powierzony kawałek drewna,
z którego mają zrobić strzałę, to oni dokładnie go oglądają. Przyglądają się zwojom, różnym napięciom, które są tam. I nie działają wcale przeciwko temu, co dostali. Nie walczą z obdarowaniem, które jest w środku, tylko starają się je wykorzystać. To cenna lekcja. Nie walczyć z obdarowaniem, ale je wykorzystać. Bo czasami jako rodzice chcielibyśmy ukształtować dzieci na swój obraz i podobieństwo. Pamiętacie, jak wam mówiłem o marzeniu mojego taty względem mojego życia? Kształtował mnie, żebym został prezesem gminnej spółdzielni. A ja chciałem być nauczycielem. Dlatego, gdy człowiek, który produkował strzały, obserwował, co dostał do swoich rąk i brał to pod uwagę. Jeśli coś było trzeba obciąć, obciął. Coś wyrównać, wyrównał, ale nie walczył z układem słoi, z napięciami. Wykorzystywał to we właściwy sposób. Musimy więc kształtować nasze dzieci. Strzała może polecieć daleko. Kto z nas wie, jak daleko zajdą nasze dzieci? No i strzała musi być wycelowana. Wycelowana, żeby trafić we właściwy cel, do czego dążysz. Tak jak mówiłem, łucznicy spędzają niezliczone godziny przyglądając się i przygotowując strzały. Oglądają każdy kawałek drewna, przycinają go precyzyjnie na wymiar, a następnie spędzają godziny na polerowaniu, kształtowaniu, dopasowywaniu piór i grotów strzały, a potem bardzo ostrożnie celują swoimi strzałami, ponieważ błędna strzała może wyrządzić wiele krzywdy. Ale też odkryłem, patrząc na własne życie i na życie innych rodziców, że większość z nas rodziców gra w obronie swoich dzieci, podczas gdy powinniśmy grać także w ataku. Przepraszam za tę ilustrację sportową, ale wytłumaczę się z tego. Gra w obronie oznacza nadzieję, że twoje dzieci nie będą palić, pić, nie będą brać narkotyków, nie będą spać z kim popadnie, nie wpadną w kłopoty. I choć to jest bardzo dobry cel, to on jest zbyt niski dla rodziców, którzy marzą o tym, by dzieci rozwinęły skrzydła i swój potencjał, który Bóg włożył w ich życie. Powinniśmy wychowywać dzieci i kształtować je tak, aby uczyły się zmieniać świat, w którym się pojawiły. Zmieniać świat dla Boga, dla Jezusa Chrystusa, dla społeczeństwa, w którym są. Powinniśmy modlić się, żeby Bóg uczynił nasze dzieci ludźmi wpływu ze względu na Niego samego. Wiecie, odkryłem, że czasami nasze marzenia względem naszych dzieci są zbyt małe. Chcemy, żeby były wykształcone, miały dobrą karierę, miały dach nad głową, poślubiły właściwego współmałżonka, no i wyprowadziły się z domu. Ale to nie wystarczy. Czy chcesz, aby twoje dzieci osiągnęły to życiowe spełnienie, które jest marzeniem Pana Boga dla nich? Wiecie, Bożym marzeniem jest to, żeby nasze dzieci rozwinęły ten potencjał, który On w nich włożył. Ale jeśli chcemy ten potencjał rozwinąć, to nie stanie się przez przypadek. Musimy naostrzyć te strzały, wycelować we właściwym kierunku, a to wiąże się z naszą odpowiedzialnością. Po pierwsze więc, dzieci są darem od Pana Boga. Po drugie, są jak strzały, które należy naostrzyć i wycelować, a więc są daną nam odpowiedzialnością, chcę dodać, i przywilejem. Po trzecie, Psalm 27 uczy nas, że dzieci są także siłą domu. Szczęśliwy człowiek, któremu Bóg napełnił nimi kołczan i nie spotka ich wstyd, gdy będą odpierać rację swych wrogów w bramie. Prawda jest taka, że Biblia nie określa, ile dzieci powinniśmy mieć. Ale wszędzie, gdzie porusza ten temat, dzieci są zawsze błogosławieństwem, a wiele dzieci jest znakiem łaski Pana Boga. Bóg nie nakazuje, ile dzieci powinno mieć małżeństwo. A kołczan, o którym tutaj mowa jest w psalmie, jest jak buty. Kołczany były w różnych rozmiarach.
Więc rodzice, zastanówcie się, jaki kołczan nosicie i poproście Pana Boga, aby pozwolił wam go napełnić odpowiednią do tego kołczana ilością strzał. A na tę decyzję wpływa i wiek, i stan zdrowia, ale motywacja jest bardzo ważna. Prawda jest taka, że posiadanie mniejszej ilości dzieci może być wygodne, ale nie zawsze najlepszą decyzją. Czasami w drugą stronę powinniśmy myśleć. Zostawiam to jako rzecz do przemyślenia. W dawnych czasach dzieci były taką biblijną wersją ZUS-u, Urzędu Ubezpieczenia Społecznego. Utrzymywały rodziców na starość. Ale prawda jest taka, że jeśli rodzice mają kochające dzieci, ich przyszłość jest bezpieczniejsza, niż gdyby mieli na koncie 5 milionów złotych. Ale w tym tekście czytamy o bramie miejskiej. Brama miejska była miejscem, w którym mężczyźni, rodziny załatwiały swoje sprawy. To było miejsce, gdzie mędrcy rządzili, wydawali wyroki. Ludzie spotykali swoich przeciwników w bramie. A człowiek, który miał dzieci i miał w nich swoich obrońców, był blisko z nimi, gdy był fałszywie oskarżany, to jego dzieci były świadectwem jego prawego życia i jego dobrego imienia. Posłuchajcie, czytamy tam, twoi wrogowie nie mają przeciwko tobie szans. Zmiatasz ich z progu, mówi jeden przekład psalmu 127, gdy twoje dzieci stoją razem z tobą i świadczą o tym, jak żyjesz. I zobaczcie, nie jest powiedziane o pieniądzach, władzy, pozycji. Błogosławieństwa Bożego nie widać w bogactwie światowym czy gromadzeniu rzeczy, ale błogosławieństwo Boże widać w szczęśliwej rodzinie, która zbiera się na wezwanie, gdy nadejdą kłopoty. I oto słowo do nas, mężów i żon mających tendencje pracocholiczne. Jaki pożytek odniesie człowiek, jeśli pozyska cały świat, a swoją rodzinę straci? Wiecie, towarzyszyłem kilku osobom w ostatnich minutach życia. I nigdy nie widziałem osoby będącej na łożu śmierci, która by powiedziała mi, szkoda, że nie spędziłam więcej czasu w biurze. Ale usłyszałem od wielu, szkoda, że nie spędziłem więcej czasu ze swoją rodziną. Bądźmy więc w tym mądrzy, aby nauczyć się tego, póki jest jeszcze czas, aby coś zmienić. Nic z tego nie przemawia przeciwko naszej karierze czy pracy. Jest to apel o wyważenie priorytetów i odzyskanie wartości najwyższej, jaką jest dom i rodzina. Prawda, że wychowanie dzieci może być męczące i trudne, bo dzieci są zarówno ciężarem, jak i błogosławieństwem, ale jest niczym niezwykłym w przypadku darów Bożych, że najpierw, zanim one staną się błogosławieństwem, to wymagają od nas zaangażowania. I posłuchajcie tego zdania. Im większe obietnice Boże skierowane w stosunku do życia naszych dzieci, tym trudniejsze będzie ich zadanie wychowania, ale tym większa radość z tego, gdy osiągną te cele, które Bóg ma dla ich życia. Po pierwsze więc, dzieci są darem od Boga. Po drugie, dzieci są jak strzały, które należy naostrzyć i wycelować. Są więc odpowiedzialnością. Po trzecie, są siłą domu. I na koniec, po czwarte, dzieci są nadzieją domu i nadzieją świata. Twoje dzieci będą jak sadzonki oliwne wokół twojego stołu. Tak właśnie błogosławiony będzie ten, kto żyje w bojaźni Pana. Lubię ten obrazowy język Biblii. Dzieci będą jak sadzonki oliwne. A wiecie, o czym mówią pędy oliwek? Właśnie mówią o wielkim potencjale na przyszłość. Dojrzałe drzewa oliwne dają owoce, drewno, cenną oliwę. I w ten sposób dzieci dane przez Boga mają ogromny potencjał czynienia dobra na świecie. Cóż za przywilej,
że Bóg daje nam opiekę nad Jego naczyniami, błogosławieństwa dla świata. Nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć, kim może stać się dziecko. I posłuchajcie, dzieci w oczach Bożych są więc danym nam darem, powierzoną odpowiedzialnością, przeogromną siłą i są nadzieją dla świata. Są nam dane na krótki czas, są nam powierzone ze względu na zaufanie Boga Ojca, który nam je oddaje w ręce. Prosząc, żebyśmy tak jak łucznik produkujący strzałę, obserwowali je, dostrzegali ich obdarowanie, z którym przychodzą na ten świat, kształtowali je we właściwy sposób, aby osiągnęły te cele, które Bóg ma dla nich. A Bóg ma dla nich to, co najpiękniejsze. Spełnione życie polegające nie na unikaniu kłopotów i trosk, ale na doświadczeniu tego, co Bóg ma dla nich i osiągnięcie tego, co Bóg chce, aby one osiągnęły. A nasza rola rodziców jest tym bardzo, bardzo duża. Stąd też patrzmy na dzieci oczami naszego Ojca, jako na dar, odpowiedzialność, siłę, a potem przeogromny wpływ. A na finale Bóg będzie miał z tego chwałę. Nasze dzieci, spełnione życie, a my radość, że możemy obserwować, w jak piękny sposób ten cudowny dar został nam powierzony i rozwinięty dla Bożej chwały. Czego wam, rodzice, z całego serca i sobie także, bo ciągle jestem ojcem, życzę. Amen. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie Boże, dziękujemy Tobie dzisiaj za to, że jesteś dobrym Bogiem. Ofiarowałeś w nasze ręce tak drogocenny skarb, jakim są nasze dzieci. A teraz pozwól je wychować ze względu na Ciebie i dla Twojej chwały. Amen. I zanim zejdę z tego miejsca, jeszcze prędko nie zejdę, to słowo polskie zejdę, to jest takie dwuznaczne, prawda? Podobały wam się te filmiki? Dajcie nam głos. Słuchajcie, to jest niezwykłe. Puściliśmy tylko fragmenty, to wywiad z Franiem czy z dziewczynami, to tylko były fragmenty małe. To tylko małe fragmenty. Możecie odsłuchać to, gdy wejdziecie na nasz kanał na YouTubie. Dajcie nam głos, Kasia Stoparczyk i dzieci. Jakiś czas temu mówiłem, że ten program tutaj tworzony otrzymał nominację Kuźni do Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej. Niezwykła nagroda, niezwykłe wyróżnienie, które już samo sprawia, że głos dzieci będzie bardziej słyszalny, a Bóg tego chce. Ale gdyby jeszcze udało się, by ten program tworzony tutaj otrzymał tę nagrodę, to ten głos dzieci będzie jeszcze bardziej słyszalny i z tego będzie większa chwała dla Boga. A przecież zależy nam na tym, żeby chwała dla Boga się rozprostrzeniała, a dzieci, żeby były we właściwy sposób widziane, doceniane i błogosławione, prawda? Stąd są karteczki na waszych krzesełkach. Znajdźcie je, jeśli nie macie, to one są, na pewno możecie znaleźć je, nie bądźcie bezczynni. A teraz trzeci filmik, obejrzyjcie trzeci filmik i po tym jeszcze kilka słów. Cześć, nasz program Dajcie nam głos właśnie dostał wspaniałą nominację do bardzo prestiżowej nagrody Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej. Teraz potrzebujemy Twojego głosu. Możesz głosować raz dziennie, codziennie do 12 września. Zeskanuj kod QR i głosuj. Dziękujemy. I właśnie teraz możesz to zrobić poprzez kod QR, on będzie jeszcze wyświetlany, ale jeśli za chwilę ukaże się taki slajd, na razie sobie ściągajcie kod QR, za chwilę ukaże się slajd z treścią, którą możecie zapisać na kartkach, które dostaliście i o to was bardzo prosimy. I podpiszcie się,
za chwilę. O, właśnie, wystarczy napisać tylko takich kilka prostych słów i podpisać się, a my te kartki zbierzemy, zawieziemy tam, gdzie jest głosowanie, a każda kartka to 3 głosy. I słuchajcie, ktoś mnie zapytał, a jakie pieniądze z tego będziecie mieli? Tu nie chodzi o pieniądze. Tu chodzi o dobro dziecka, Bożą chwałę, o ten głos, który powinien być słyszalny, bo jest bardzo cenny. Więc bardzo was proszę, wypełnijcie w taki sposób, podpiszcie, za chwilę ktoś zbierze te kartki. Głosować na stronie, do której był podany kod QR, można raz na 24 godziny. Wiecie, już kiedyś raz zrobiliśmy taką akcję i ktoś dostał nagrodę bardzo ważną, dotyczącą Warszawy. Człowiek roku, to my jako Kościół stanęliśmy też za tą osobą, a dzisiaj możemy stanąć za dziećmi, które są tak bardzo, bardzo ważne dla nas i dla Kościoła, dla Pana Boga. Stąd też wypełnijcie te karteczki, pewnie za chwilę znowu się ukaże ten slajd, podpiszcie, za chwilę ktoś zbierze, a ja mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Bo jest dzisiaj z nami pani Kasia Stoparczyk. Chcielibyśmy zaprosić tutaj na scenę pani Katarzyna Stoparczyk. Tak, jest autorką książek, reżyserką spektakli teatralnych. Jest współtwórczynią programu Dzieci, dajcie nam głos. Nominowana właśnie ten program do Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Mistrzyni rozmowy. Dużo, dużo tutaj mam informacji. Program Duże Dzieci. Politycy w Piaskownicy też chyba, nie? Ktoś nie oglądał Polityków w Piaskownicy. Bardzo dziękujemy za tę pomoc. Poproszę o parę słów, proszę. Dzień dobry. Oklaski, słuchajcie, raz jeszcze. To jest ogromny zaszczyt, że ja mogę tutaj być. I to jest bardzo ciekawe, bo kiedy przychodzę, aby rozmawiać z najlepszymi ludźmi, którzy zamieszkują planetę Ziemia, tutaj, w tym miejscu, to dużo mniej się stresuje niż dzisiaj. Ale dzisiaj jest to dla mnie absolutnie wyjątkowa sytuacja. Chciałam podziękować za zaproszenie, ale chciałam podziękować także za ogromną sympatię wobec naszego ukochanego programu Dajcie nam głos, no, którą czujemy od początku, od pastora, od społeczności. Ja przychodzę trochę z innego świata. Jestem na waszym nabożeństwie po raz pierwszy. Natomiast dobrze pamiętam ten moment, kiedy zadzwonił do mnie ktoś absolutnie wyjątkowy. Ktoś, kogo wy, myślę, dobrze znacie i szanujecie. Myślę teraz o kimś, kto nazywa się Janusz Jonasz Tołopiło. Myślę o kimś, kto nas teraz ogląda. Jest, zdaje się, w Gdańsku czy w Gdyni w robocie, ale duchem jest z nami. I powiedział on wtedy tak, proszę pani, ja już od kilkunastu lat tak sobie myślę, co tu zrobić, żebyśmy razem coś stworzyli. I stworzyliśmy. To jest projekt Dajcie nam głos. Bardzo ważny dla mnie i ta rozmowa okazała się dla mnie być bardzo ważną, dlatego że to jest spełnienie marzeń. Ja co prawda z dziećmi pracuję już, jak śmieję się, od 1820 roku i w Radiowej Trójce i w telewizji, ale nigdy nie pracowałam na takich zasadach, jakie są tu. Tu nie ma castingów. Bo kiedy są castingi, mogę jeszcze mówić? Nie, oczywiście. To wtedy zawsze są jakieś dzieci odrzucone. Tutaj jest psycholog na planie. Edytka, pokaż się proszę, jeżeli z nami jesteś. Wspaniała osoba, która ma wielkie serce i jest dla tych dzieci właściwie w każdej sekundzie. I tutaj przede wszystkim nie ma stygmatyzowania. I jak przychodzę do telewizji i zawsze mnie pytają, słuchaj, a gdzie masz te dzieci? Kiedy je przyprowadzisz? Ja mówię, nigdy. Dlatego, że nam nie chodzi o to, żeby z tych dzieci zrobić wielkie gwiazdy, a potem je porzucić. Mi chodzi o to i nam chodzi o to, żeby pokazać fenomen dziecięcych myśli, ich szczere myśli, ich serce i to, jakie są nieprawdopodobnie cudowne. I noszę też w sercu wdzięczność za to, że mogę pracować z najlepszą ekipą tego świata. O Jonaszu powiedziałam, ale powiem jeszcze o Mikołaju. Mikołaj, pokaż się. Brawo! Ale także Alona jest z nami. Proszę bardzo, powstań się mówi, tak? Powstań. Jest także wspomniana Edyta. Jest Krysia, która tak pięknie tutaj śpiewała. Nie wiem, gdzie Krysiu jesteś, ale też może pokaż się. Jest Karolinka, która tak mnie maluje, że pewnie teraz mnie nie poznajecie, ale na tych filmach wyglądam, czuję się jak gwiazda Hollywoodu.
Jest także Jura, który stoi właśnie za okiem kamery z taką marsową miną. I najpierw myślałam, że mnie nie lubi, ale chyba tak nie jest, co? No dobra, może publicznie tego nie mów. Jest Nazar, który tłumaczy nam. I jest wiele, wiele innych osób, przepraszam, nie wymienię wszystkich, ale naprawdę każdą z tych osób bardzo szanuję i bardzo lubię. I frunę tu jak na skrzydłach. Tu jest coś niebywałego, niewiarygodnego i takiego szczerego, prawdziwego. Dziecko takie jest. I chciałam jeszcze powiedzieć coś, co jest najważniejsze. Ja tutaj mogę spotykać się z dziećmi malutkimi. Mamy tutaj 3-4-letnie dzieci. Pewnie tu jest kolega, który siedzi z tatą. One są czyste w sercu i w myślach, ale spotykam się ze starszymi dziećmi też, takimi zbuntowanymi, które dobrze wiedzą, czego potrzebują od naszego dorosłego świata. Ale także tutaj przychodzą dzieci, które mają pęknięte serce i złamane życie. Dlaczego? Dlatego, że w swoim młodym wieku doświadczyły czegoś potwornego. Doświadczyły wojny. I one tutaj przychodzą skulone. My rozmawiamy, wychodzą wyprostowane. Bo zyskują godność. Jeszcze pytają na koniec, ale naprawdę serio? Mój głos jest ważny dla dorosłego świata? Serio. Jeśli nie jest, to powinien być. A czy to, co powiem, dotrze do Putina? No, postaramy się, żeby dotarło. Takie to są pytania. Ale także ostatnio zaczęliśmy rozmawiać z dziećmi, które doświadczyły piekła na tej ziemi. One przychodzą tutaj z połamanymi skrzydłami, ze zbuntowanym sercem. Do Radiowej Trójki przychodzą do mnie od 3 lat. To są dzieci po próbach samobójczych. I one odważnie przychodzą tutaj po to, żeby powiedzieć, że z każdego piekła da się wyjść. I po to, żeby pokazać nam dorosłym, o co chodzi, co siedzi w ich nastoletniej głowie, jak my możemy tym dzieciom pomóc. A naprawdę, uwierzcie mi, to nie jest wiedza powszechna. My o tym nie wiemy. I po to rozmawiamy tutaj, na tej scenie, w tym miejscu z tymi dziećmi, żeby dorosły świat potrafił pokleić te serca, pokleić te połamane skrzydła, żeby te nasze dzieci w pewnym momencie mogły stanąć u progu swojego życia i polecieć nie do nas, tylko do siebie i do świata. Bardzo ładnie to rezonuje z tymi słowami, które słyszeliśmy przed chwilą. Już za chwilę ukaże się ten nasz projekt w ramach Dajcie nam głos, Zbuntowane serce. Ja z tym projektem jeżdżę po świecie. Byłam w Lexton Hall, byłam w Londynie, bo to są treści uniwersalne. A teraz, no teraz dostaliśmy niezwykle zaszczytną, jeszcze nie nagrodę, na razie nominację. Ja się czuję człowiekiem spełnionym. Nagród mam sporo na swoim koncie. Natomiast jak na Zamku Królewskim mogłam powiedzieć 2 słowa na temat naszego projektu, zabrałam tam nasze dzieci. I wiecie, co one zrobiły, zanim zaczęły mówić? Zrobiły tak. One były przerażone, ale dumne, że ten ich głos jest ważny, jest słyszalny. No a teraz dostaję zaproszenie od was i jestem tu po raz pierwszy i bardzo dziękuję. No i jeśli tylko macie na to ochotę, to bardzo proszę o wasz głos. O wasz głos, aby wzmocnił głos naszych najwspanialszych ludzi, którzy zamieszkują planetę Ziemia, dzieci. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. To, słuchajcie, powstańmy, pomodlimy się i o panią Katarzynę i o te programy, bo to są naprawdę bardzo ważne dzieci. Dzisiaj, Boże, dziękujemy Tobie, że możemy mówić o dzieciach, które są tak ważne dla Twojego serca. Są tak przez Ciebie cenione, miłowane. Ty widzisz ich przyszłość, jaka powinna być. A teraz chcemy też i błogosławić panią Kasię i tych wszystkich, którzy stoją za tym, by ten głos rozchodził się jak najszerzej, w ten sposób, by został usłyszany, przyjęty do serca, zmuszający do myślenia, do sposobu zmiany życia, podejścia do dzieci i przynoszący Tobie chwałę, cześć i uwielbienie. Amen.